Wszystko wskazuje na to, że jako pierwsi będą uderzać konstruktorzy. Przed nami 5 jest serii. Jeżeli one nie przyniosą rozstrzygnięcia, obydwie drużyny będą wykonywać te fragmenty gry do skutku. Wiktor Lopez González już w meczu numer 1 pokazał, że potrafi bronić krótkie rzuty karne. Ma coś do udowodnienia Kyryło Cypun. I jako pierwszy odpowiedzialność na własne barki bierze kapitan konstruktorów. Kaniewski. Rozpoczął swój taniec w bramce Cypun. Kaniewski, gol! Rukę bramki Cypun przy tym uderzeniu sam środek nie miał nic do powiedzenia ukraiński golkiper. 1-0 prowadzą konstruktorzy w konkursie rzutów karnych. Czy wytrzyma ciśnienie Piasta Gliwice? Stara się rozproszyć rywala Wiktor Lopez González. On potrafi bronić rzuty karne. Breno Rosa staje przed szansą. Krótki rozbieg. Breno Rosa! Breno Rosa! Gol! Poszedł, wyczuł intencję strzelca. Golkiper konstruktorów, ale nie był w stanie obronić tego strzału. Piłka jeszcze zawadziła słupek i wpadła do bramki. 1-1 w Lubawie, jeżeli chodzi o konkurs rzutów karnych. Piast cały czas w grze. O mecz numer 3. Sendlewski. Sendlewski. Sendlewski strzela! Broni Cypun! Szał radości w Gliwicach. Cieszą się zawodnicy Piasta. Pocieszają Sendlewskiego koledzy z drużyny. Łebic w pojedynku z bramkarzem Konstruktorów. Daleki rozbieg Ukraińca. Łebic! Nie ma gola! Wracają do gry konstruktorzy! Myli się Ukrainiec. Uderzył w sam środek. Nie ruszył w bok Wiktor Lopez González, jakby przeczuwając to, co zrobi zawodnik Piastunek. Lugero. Lugero! Nie ma gola! Trafiony gdzieś tam chyba w okolice przyrodzenia golkiper Piastunek. Nie obejdzie się bez pomocy masażysty. To była prawdziwa torpeda, ale nie trafił do siatki. Lugero Lopez. Mylą się w tym konkursie rzutów karnych jedni i drudzy. Oby za chwilkę między słupkami nie musiał pojawić się Janiszewski. Cypun wyraźnie złapał formę. Obronił już drugi rzut karny. Teixeira, od tego strzału wiele zależy, czy Piast wyjdzie na prowadzenie. Rozpoczyna swoje taniec na linii bramkowej Wiktor Lopez González. Z Cypunem wszystko w porządku. Teixeira! Gol! Pewnie wykonany ten rzut karny przez byłego gwiazdora Dremanu Opole-Kopracice. Piast prowadzi w konkursie rzutów karnych. Teraz większą presję będą odczuwać jego gospodarze. Gliwicanie coraz bliżej do prowadzenia do meczu numer 3.
Raszkowski. Raszkowski! Jest gol! Tak, trafił w okienko. Wyczuł jego intencję Cypun, ale nie był w stanie zatrzymać tego strzału. Piłka z impetem zatrzepotała w siatce. Jeżeli teraz trafi, Kadini, to tylko jeden celny strzał będzie dzielił Piast od wygrania meczu numer 2 w Lubawie. Kadini, gol! Piast prowadzi w konkursie rzutów karnych. Nie był w stanie zatrzymać się piłki Wiktor López González. Teraz musi trafić do siatki Malaguti. Musi pokonać Cypuna. Malaguti, nie ma gola! Tak jest! Piast Gliwice cieszy się w Lubawie. Piast Gliwice doprowadza do meczu numer 3, wygrywając konkurs rzutów karnych. Przeszli tutaj drogę od futsalowego piekła przez futsalowy czyściec aż do futsalowego nieba podopieczni Orlando Duarte. Armia Orlando Duarte wygrywa bitwę numer 2 w Lubawie. I drodzy Państwo, ta seria jeszcze się nie kończy. O tym, kto awansuje do wielkiego finału fazy play-off FOGO Futsal Ekstraklasy, przekonamy się dopiero w meczu numer 3. Cieszy się dyrektor sportowy Piasta Gliwice Rafał Francuz. Ściskał teraz serdecznie Orlando Duarte. 5-5 po dogrywce. W rzutach karnych lepsi jednak Gliwiczanie po tym obronionym strzale przez Cypuna. Kiedy to szansy nie wykorzystał Malaguti, Piast wygrywa mecz numer 2 i doprowadza w tej serii do meczu numer 3. Nieprawdopodobne rzeczy działy się dzisiaj w Lubawie.